Agnieszka siedziała na kanapie, ciesząc się popołudniowym słońcem wpadającym przez okna salonu. Mieszkanie, które odziedziczyła po swojej cioci, było dla niej symbolem nowego etapu w życiu. Meble, które wprowadziła, urządzała z miłością, dbając o każdy detal. Ciocia była dla niej kimś więcej niż tylko starszą krewną, była jej mentorką, opoką w trudnych chwilach. Otrzymanie mieszkania po niej było więc czymś więcej niż tylko formalnością prawną. To był symbol przetrwania wspólnych lat, wspomnień, które wiązały ją z tym miejscem. Kiedy Agnieszka wprowadziła się do mieszkania z Krzysztofem, czuła, że to początek czegoś wyjątkowego. On również zdawał się cieszyć z nowego miejsca, choć szybko dał jej do zrozumienia, że dla niego mieszkanie było tylko miejscem do życia, nie miało takiego znaczenia emocjonalnego. Przez pierwsze dni wspólne chwile były pełne radości. Agnieszka spędzała godziny na dekorowaniu wnętrz, przeglądaniu starych zdjęć cioci, a Krzysztof zdawał się być zainteresowany, choć nigdy nie dzielił się z nią swoimi myślami na temat emocjonalnej wartości tego miejsca. Pewnego wieczoru, gdy oboje siedzieli przy kolacji, Krzysztof przyszedł z nową propozycją. Agnieszka zaczął, obracając widelcem po talerzu, myślałem o tym, co ostatnio mówiła mama. Może powinniśmy poszukać czegoś większego, bardziej nowoczesnego? Agnieszka uniosła brwi, zaskoczona jego słowami. Większego? Przecież to mieszkanie jest wystarczająco duże dla nas dwojga, odpowiedziała, starając się ukryć rosnące napięcie. Krzysztof złożył sztućce i westchnął, jakby chciał uprzedzić nadchodzącą dyskusję. Tak, ale wiesz, rodzice mają inny pomysł. Chcą, żebyśmy mieli coś bardziej przyszłościowego. Mama mówiła, że moglibyśmy sprzedać to mieszkanie i kupić coś z większym metrażem. Oni też mogliby tu zamieszkać, a my moglibyśmy znaleźć coś innego. Agnieszka poczuła, jak serce zaczyna jej bić szybciej. Była świadoma, że rodzice Krzysztofa zawsze starali się ingerować w ich decyzje, ale ten pomysł był dla niej nie do przyjęcia. Czuła, jak wzbiera w niej gniew. To mieszkanie jest moje, powiedziała spokojnie, ale stanowczo. Dostałam je w spadku po cioci i nie zamierzam go oddać. Krzysztof spojrzał na nią z mieszanką frustracji i zaskoczenia. Ale przecież to tylko mieszkanie, odparł, wzruszając ramionami. Dlaczego robisz z tego taką wielką sprawę? Agnieszka poczuła, jak rośnie w niej złość, ale starała się zachować spokój. To nie jest tylko mieszkanie, odpowiedziała, z trudem powstrzymując emocje. To miejsce pełne wspomnień. To było mieszkanie mojej cioci, która była dla mnie jak matka. Nie rozumiesz, że to nie jest coś, co mogę po prostu sprzedać. Krzysztof westchnął, odchylił się na krześle i spojrzał w sufit, jakby chciał uciec od tej rozmowy. Agnieszka, to naprawdę nie ma sensu. Możemy mieć coś lepszego. Nie rozumiem, dlaczego upierasz się przy czymś, co cię tylko obciąża. Odpowiedź Krzysztofa zakuła Agnieszkę w serce. To było pierwsze wyraźne pęknięcie w ich związku, które zaczęło rosnąć coraz bardziej. Ale na tamten moment oboje milczeli, wiedząc, że ta dyskusja nie ma szans na szybkie rozwiązanie. Kilka dni po tej niekomfortowej rozmowie Krzysztof oznajmił, że jego rodzice chcą ich odwiedzić. Agnieszka, choć z początku niechętna, zgodziła się. Wiedziała, że ta konfrontacja musiała kiedyś nadejść. Janina i Andrzej, rodzice Krzysztofa, od zawsze starali się mieć wpływ na ich decyzje. Agnieszka była świadoma, że to nie będzie łatwe spotkanie. W niedzielne popołudnie rodzice Krzysztofa pojawili się w mieszkaniu. Janina, jak zwykle elegancka i pełna energii, od razu zaczęła przechadzać się po pokojach, oceniając ich rozkład i wyposażenie. Andrzej, bardziej cichy i stonowany, usiadł w fotelu, obserwując całą sytuację z dystansu. Agnieszka, kochana, zaczęła Janina, uśmiechając się szeroko, to mieszkanie jest urocze, ale chyba troszeczkę za małe, prawda? Agnieszka poczuła, jak napięcie rośnie w jej ciele. Wiedziała, dokąd zmierza ta rozmowa. Jest wystarczająco duże dla nas dwojga, odpowiedziała grzecznie, ale chłodno. Janina usiadła obok niej na kanapie, kładąc rękę na jej ramieniu w geście, który miał sugerować życzliwość, ale Agnieszka od razu wyczuła presję. Wiesz, rozmawialiśmy z Krzysiem i pomyśleliśmy, że moglibyście poszukać czegoś większego. My moglibyśmy zamieszkać tutaj, a wy znaleźlibyście coś nowego. To byłoby idealne rozwiązanie dla nas wszystkich, prawda? Agnieszka z trudem opanowała emocje, ale jej głos zabrzmiał stanowczo. To mieszkanie jest moje i nie zamierzam go oddawać. Janina spojrzała na nią z chłodnym uśmiechem, ale w jej oczach pojawiła się iskra niezadowolenia.
Agnieszko, kochanie, nie bądź taka uparta. To przecież tylko mieszkanie. Pomyśl, jak dobrze byłoby wam w nowym, większym miejscu. A my moglibyśmy zadbać o to, żeby to miejsce nie stało puste. Andrzej, który do tej pory milczał, w końcu się odezwał, patrząc na Krzysztofa. Synu, może powinieneś bardziej porozmawiać z Agnieszką na ten temat. To dla waszego dobra. Krzysztof, który do tej pory milczał, tylko wzruszył ramionami, jakby cała sytuacja go przerastała. Próbuję, tato. Ale Agnieszka jest bardzo związana z tym miejscem. Agnieszka czuła się osaczona, jakby to była zaplanowana akcja przeciwko niej. Wiedziała, że ta rozmowa niczego nie rozwiąże, ale jednocześnie była świadoma, że rodzice Krzysztofa nie odpuszczą. To mieszkanie jest moim spadkiem, powtórzyła, tym razem wyraźniej akcentując każde słowo. I nie zamierzam go sprzedawać ani nikomu oddawać. Po tych słowach zapadła niecisza. Janina zacisnęła usta, a Andrzej, widząc, że rozmowa nie idzie po ich myśli, tylko pokiwał głową, jakby przyznając, że to jeszcze nie koniec. Agnieszka wiedziała, że ta walka dopiero się zaczyna. Od tamtego spotkania atmosfera w domu stawała się coraz bardziej napięta. Agnieszka i Krzysztof, którzy do tej pory potrafili cieszyć się swoim towarzystwem, teraz spędzali czas w milczeniu. Agnieszka czuła, że coś między nimi pęka, ale nie wiedziała, jak to naprawić. Krzysztof coraz częściej wracał później z pracy, unikał rozmów na temat mieszkania, a każda próba poruszenia tego tematu kończyła się kłótnią. Pewnego wieczoru, po długim i męczącym dniu w pracy, Agnieszka usiadła w kuchni, próbując uspokoić myśli. Gdy Krzysztof wrócił, rzucił tylko krótkie cześć i poszedł do łazienki. Jego obojętność bolała ją bardziej, niż chciała przyznać. Po kilku minutach ciszy postanowiła spróbować jeszcze raz. Krzysztof, musimy porozmawiać, zaczęła, kiedy usiadł naprzeciwko niej. Spojrzał na nią zmęczonymi oczami, jakby wiedział, że ta rozmowa niczego nie zmieni. O czym chcesz rozmawiać? Zapytał chłodno. O tym, co się między nami dzieje. Wiem, że twoi rodzice mają swoje plany, ale to jest nasze życie, nasze mieszkanie. Krzysztof westchnął, patrząc w podłogę. Agnieszka, oni chcą nam pomóc. To nie jest tak, że próbują nas kontrolować. Oni po prostu chcą, żebyśmy mieli lepsze warunki. Lepsze warunki? Powtórzyła z ironią. Lepsze warunki oznaczają, że oddam im to, co jest moje? Krzysztof, to nie jest tylko mieszkanie. To jest mój dom, moje wspomnienia, mój spadek. Krzysztof spojrzał na nią, jakby dopiero teraz zrozumiał, jak bardzo to mieszkanie dla niej znaczy. Ale czy naprawdę nie możemy znaleźć kompromisu? Zapytał. Może powinniśmy przemyśleć sprzedaż. To byłoby dla nas najlepsze. Agnieszka poczuła, jak ogarnia ją złość. Nie, Krzysztof. Nie sprzedam tego mieszkania. To nie jest kwestia pieniędzy ani warunków. To jest kwestia szacunku do tego, co jest dla mnie ważne. Krzysztof milczał. Agnieszka wiedziała, że nie był w stanie zrozumieć, dlaczego to mieszkanie ma dla niej tak ogromne znaczenie. Ta rozmowa, zamiast przynieść porozumienie, tylko pogłębiła dystans między nimi. Dni mijały, a konflikt narastał. Krzysztof, sfrustrowany brakiem postępów w rozmowach z Agnieszką, zaczął coraz bardziej dystansować się od problemu. Jego rodzice, zamiast odpuścić, regularnie odwiedzali ich mieszkanie, coraz śmielej komentując, co mogliby z nim zrobić, gdyby to oni nim zarządzali. Agnieszka czuła się osaczona, jakby była jedyną osobą, która walczy o to, co jest dla niej ważne. Pewnego wieczoru, gdy Agnieszka wróciła do domu, zauważyła, że Janina znowu była w ich kuchni. Tym razem przestawiała naczynia w szafkach, jakby organizowała mieszkanie według swojego uznania. Co tu robisz? Zapytała Agnieszka, nie kryjąc złości. Janina, jakby nic się nie stało, odpowiedziała spokojnie. Przestawiam trochę rzeczy. Wydawało mi się, że będzie tu więcej miejsca, jeśli zmienię układ. To jest moje mieszkanie, nie twoje, powiedziała Agnieszka stanowczo. Nie masz prawa przestawiać moich rzeczy bez mojej zgody. Janina spojrzała na nią chłodno, ale jej głos był spokojny. Kochana, nie przesadzaj. To tylko naczynia. Nie rozumiem, dlaczego robisz z tego taki problem. Agnieszka zacisnęła pięści, starając się powstrzymać emocje. To nie jest problem naczyń,
tylko tego, że nie szanujesz mojej przestrzeni, odpowiedziała. To moje mieszkanie, a ty nie masz prawa wchodzić tu i robić, co chcesz. Na te słowa do kuchni wszedł Krzysztof. Widząc napiętą sytuację, westchnął ciężko. Co znowu się dzieje? Zapytał, patrząc na Agnieszkę z irytacją. Twoja matka przestawia moje rzeczy, odpowiedziała Agnieszka, czując, że sytuacja wymyka się spod kontroli. Krzysztof spojrzał na Janinę, która tylko wzruszyła ramionami, jakby cała sprawa była dla niej drobnostką. Agnieszka, dlaczego znowu dramatyzujesz? To tylko naczynia. Mama chciała pomóc. Po co robisz z tego taką aferę? Te słowa były jak cios w serce Agnieszki. Wiedziała, że Krzysztof nie zrozumie, jak bardzo dla niej ważne jest to mieszkanie, ale teraz czuła, że jest całkowicie osamotniona w tej walce. Oboje stali po stronie swoich rodziców, a ona walczyła sama. Konflikt osiągnął punkt kulminacyjny, kiedy rodzice Krzysztofa zaproponowali, aby Agnieszka i Krzysztof sprzedali mieszkanie i podzielili się zyskami. W ich oczach było to rozsądne rozwiązanie, które mogło przynieść korzyści wszystkim. Jednak dla Agnieszki ta propozycja była jak ostateczny cios. Kiedy Janina ponownie odwiedziła ich mieszkanie i zaczęła mówić o sprzedaży, Agnieszka nie wytrzymała. To mieszkanie jest moje i nigdzie nie pójdzie. Powiedziała ostro, przerywając Janinie w pół zdania. Krzysztof, stojący obok, próbował załagodzić sytuację. Agnieszka, uspokój się. Mama tylko proponuje. Nie musisz reagować w ten sposób. Nie muszę? Agnieszka spojrzała na niego z gniewem. To twoi rodzice próbują mnie zmusić do oddania mieszkania, które dostałam w spadku, i ty mówisz, że nie muszę tak reagować. Janina westchnęła z irytacją. Agnieszka, kochana, nie dramatyzuj. To tylko mieszkanie. Pieniądze ze sprzedaży mogłyby wam pomóc zainwestować w coś lepszego. To nie jest tylko mieszkanie. Agnieszka krzyknęła, czując, że straciła nad sobą kontrolę. To symbol mojej relacji z ciocią, której już nie ma. To mój dom. I nie zamierzam go sprzedać ani oddać. Krzysztof patrzył na nią z frustracją, ale nie powiedział ani słowa. Janina i Andrzej, widząc, że rozmowa nie idzie po ich myśli, zamilkli, ale Agnieszka wiedziała, że to nie koniec. Po tej burzliwej konfrontacji Agnieszka i Krzysztof stali na rozdrożu. Każde z nich wiedziało, że ich związek jest na krawędzi, ale żadne nie chciało zrobić pierwszego kroku. Agnieszka czuła, że Krzysztof, choć kochał ją, coraz bardziej oddalał się emocjonalnie. Jego milczenie, unikanie rozmów, późne powroty z pracy, wszystko to sugerowało, że coś się zmieniło. Pewnego wieczoru, po kolejnej kłótni, Krzysztof usiadł naprzeciwko niej i spojrzał jej prosto w oczy. Agnieszka, nie możemy tak dalej żyć, zaczął, a jego głos był spokojny, ale stanowczy. Ta sytuacja nas niszczy. Agnieszka poczuła, że jej serce zaczyna szybciej bić. Co masz na myśli? Zapytała cicho, choć bała się odpowiedzi. Myślę, że musimy podjąć jakąś decyzję, odpowiedział. Może powinniśmy zrobić sobie przerwę. Odpocząć od siebie, przemyśleć, czego naprawdę chcemy. Agnieszka spojrzała na niego z szokiem. Nie spodziewała się tych słów, choć wiedziała, że coś podobnego może nadejść. Przerwę? Powtórzyła z niedowierzaniem. Chcesz odejść? Krzysztof spuścił wzrok. Nie chcę odchodzić. Chcę zrozumieć, co jest dla nas najlepsze. Może potrzebujemy czasu, żeby zobaczyć, czego tak naprawdę chcemy. Agnieszka poczuła, jak łzy napływają jej do oczu, ale nie chciała płakać. Wiedziała, że jeśli teraz się podda, straci wszystko. A co z mieszkaniem? Zapytała, choć odpowiedź była dla niej jasna. Krzysztof nie odpowiedział od razu. Milczał przez chwilę, patrząc na nią smutnym wzrokiem. Myślę, że musisz zdecydować, co jest dla ciebie ważniejsze, powiedział w końcu cicho. To mieszkanie czy nasze życie razem? Te słowa rozbrzmiały w głowie Agnieszki jak echo. Wiedziała, że Krzysztof nie żartuje. To była ostateczna próba, wybór między przeszłością a przyszłością, między miłością a spadkiem, który stał się jej największym ciężarem. Rozdział zakończył się decyzją, którą Agnieszka musiała podjąć, czy zrezygnować z mieszkania, czy stracić Krzysztofa. Jednak wiedziała, że niezależnie od wyboru, jej życie już nigdy nie będzie takie samo. Agnieszka leżała w łóżku, wpatrując się w sufit.
Ciemność nocy i cisza mieszkania potęgowały jej poczucie osamotnienia. Krzysztof wrócił późno i od razu zasnął, unikając rozmowy. Ich relacja wisiała na włosku, a ona nie mogła dłużej udawać, że wszystko jest w porządku. Mimo gniewu, złości i nieporozumień wciąż go kochała. Związek, który jeszcze niedawno wydawał się jej jedyną stałą w życiu, teraz rozpadał się na jej oczach. Postanowiła, że spróbuje porozmawiać z Krzysztofem, choćby to miała być ostatnia szansa. Rano, kiedy wstała, Krzysztof już był w kuchni. Siedział przy stole, pijąc kawę i wpatrując się w ekran telefonu, jakby uciekał od rzeczywistości. Krzysztof, możemy porozmawiać? Zapytała cicho, stając w progu. Spojrzał na nią, nieco zaskoczony, jakby nie spodziewał się tego pytania. O czym chcesz rozmawiać? Zapytał, odkładając telefon na stół. Agnieszka wzięła głęboki oddech i usiadła naprzeciwko niego. O nas. O tym, co się między nami dzieje, zaczęła, czując, jak w jej głosie pojawia się nutka desperacji. Krzysztof, nie chcę, żebyśmy tak żyli. Ta cisza, te napięcia. Musimy to rozwiązać. Kocham cię, ale czuję, że tracimy nasz związek. Krzysztof westchnął, przetarł twarz dłońmi, jakby próbował odgonić zmęczenie. Agnieszka, ja też nie chcę, żeby tak było. Ale nie wiem, co mamy zrobić. Czuję, że wszystko, co mówię, tylko cię drażni. Każda rozmowa kończy się kłótnią. Bo to mieszkanie jest dla mnie ważne, odpowiedziała, starając się zachować spokój. To nie jest tylko kwestia majątku. To symbol mojej relacji z ciocią, która mnie wychowała. To jedyne, co po niej zostało. Krzysztof spojrzał na nią uważnie, jakby po raz pierwszy dostrzegł prawdziwy ciężar jej słów. Rozumiem, że to mieszkanie jest dla ciebie ważne, powiedział cicho. Ale dla mnie ważna jest nasza przyszłość. Nie mogę żyć, czując, że to miejsce nas rozdziela. Agnieszka milczała przez chwilę, walcząc z wewnętrznym konfliktem. Wiedziała, że niełatwo będzie znaleźć kompromis, ale nie mogła też pozwolić, by jej małżeństwo się rozpadło. Może możemy spróbować znaleźć inne rozwiązanie, zaproponowała. Nie musimy sprzedawać mieszkania, ale może moglibyśmy je wynająć i zamieszkać gdzieś indziej? Zostawić to jako zabezpieczenie, ale zbudować nowe życie gdzieś indziej? Krzysztof zastanowił się nad jej propozycją. Z jednej strony chciał zacząć od nowa, ale z drugiej strony wiedział, że wynajem mieszkania, które należało do jej cioci, nie byłby łatwy dla Agnieszki. To może być jakieś rozwiązanie, przyznał, choć w jego głosie nie było entuzjazmu. Ale czy naprawdę będziesz szczęśliwa, wiedząc, że wynajmujemy to miejsce komuś innemu? Czy nie będziesz miała poczucia, że zdradzasz pamięć po cioci? Agnieszka spuściła wzrok, czując, że Krzysztof trafił w sedno. Wynajem mieszkania wydawał się rozwiązaniem, ale nie usunąłby problemu emocjonalnego przywiązania do tego miejsca. Nie wiem, odpowiedziała cicho. Ale wiem, że musimy coś zrobić, bo jeśli tego nie rozwiążemy, stracimy siebie. Ta rozmowa, choć pełna emocji i niepewności, była pierwszym krokiem ku rozwiązaniu. Oboje zdawali sobie sprawę, że nie mogą dłużej unikać problemu, ale również wiedzieli, że znalezienie kompromisu będzie trudniejsze, niż się spodziewali. Kolejne dni były spokojniejsze, ale pełne niepewności. Agnieszka i Krzysztof zaczęli rozmawiać więcej, starając się zrozumieć nawzajem swoje potrzeby. Jednak mimo prób, wciąż brakowało im porozumienia w kwestii przyszłości. Agnieszka czuła, że Krzysztof coraz bardziej oddala się od idei zamieszkania w mieszkaniu po jej cioci, a Krzysztof widział, że Agnieszka nie potrafi zrezygnować z emocjonalnej więzi z tym miejscem. Pewnego wieczoru, po kolacji, Agnieszka postanowiła podjąć jeszcze jedną próbę rozmowy. Siedzieli w salonie, oglądając telewizję, ale oboje wiedzieli, że to tylko sposób na unikanie poważnych tematów. Krzysztof zaczęła, wyłączając telewizor, myślę, że musimy podjąć decyzję. Nie możemy dłużej tkwić w zawieszeniu. Krzysztof spojrzał na nią z zaskoczeniem, ale i ulgą. Wiedział, że ta rozmowa musiała nadejść. Zgadzam się, odpowiedział, siadając obok niej na kanapie. Ale co mamy zrobić? Wydaje mi się, że każde nasze rozwiązanie prowadzi donikąd. Agnieszka zacisnęła dłonie na kolanach, próbując zebrać myśli. Może musimy spojrzeć na to inaczej, powiedziała. Zamiast myśleć, że musimy wybrać między mieszkaniem a naszą przyszłością, powinniśmy znaleźć sposób, aby połączyć te dwie rzeczy. Może to mieszkanie może być częścią naszej przyszłości, a nie przeszkodą.
Krzysztof pokręcił głową. Agnieszka, wiem, że to dla ciebie ważne, ale dla mnie to miejsce stało się symbolem problemów. Nie czuję się tu dobrze. Każda wizyta moich rodziców tylko pogłębia konflikt. Czy nie widzisz, że to mieszkanie oddziela nas od siebie? Ale to nie mieszkanie jest problemem, odpowiedziała Agnieszka, czując, jak wzbiera w niej frustracja. To twoi rodzice. To oni próbują mnie zmusić do czegoś, czego nie chcę. I ty im na to pozwalasz. Krzysztof westchnął, patrząc w podłogę. Może masz rację. Może nie potrafię postawić granic moim rodzicom. Ale nie wiem, jak to naprawić. Czuję, że jesteśmy w martwym punkcie. Nie jesteśmy, odpowiedziała Agnieszka, zdeterminowana, by znaleźć wyjście. Potrzebujemy tylko czasu. Może powinniśmy spróbować na nowo zrozumieć, czego chcemy. Ale bez presji z zewnątrz. Krzysztof milczał przez chwilę, zastanawiając się nad jej słowami. Czas, powtórzył. Może rzeczywiście powinniśmy dać sobie czas. Ale co zrobimy w międzyczasie? Czy mamy żyć dalej w tym napięciu? Agnieszka spojrzała na niego z nadzieją, że razem znajdą odpowiedź. Mimo prób znalezienia porozumienia, sytuacja w domu wciąż się pogarszała. Agnieszka i Krzysztof próbowali unikać kłótni, ale każde ich spotkanie stawało się coraz bardziej napięte. Każdy gest, każde słowo, które wypowiadali, wydawało się obciążone niezrozumieniem i frustracją. Kiedy pewnego wieczoru Krzysztof wrócił późno z pracy, wyglądał na wyczerpanego. Agnieszka czekała na niego w salonie, ale gdy wszedł, od razu poczuła, że coś się zmieniło. Krzysztof, możemy porozmawiać? Zapytała cicho. Krzysztof spojrzał na nią zmęczonym wzrokiem. Myślę, że nie mamy o czym rozmawiać, odpowiedział. Nic się nie zmienia. Ciągle jesteśmy w tym samym miejscu. Agnieszka poczuła, jak serce jej przyspiesza. Wiedziała, że ta rozmowa zmierza w stronę, której się obawiała. Więc co proponujesz? Zapytała, choć już znała odpowiedź. Krzysztof usiadł naprzeciwko niej, wzdychając ciężko. Może powinniśmy zrobić sobie przerwę, powiedział, patrząc na nią poważnie. Musimy zrozumieć, czego naprawdę chcemy. Może to, co nas łączyło, już się skończyło. Agnieszka poczuła, jak łzy napływają jej do oczu. Chcesz odejść? Zapytała, choć odpowiedź była dla niej jasna. Krzysztof spojrzał na nią z mieszanką smutku i ulgi. Myślę, że tak będzie najlepiej. Może potrzebujemy czasu, aby zrozumieć, co jest dla nas najważniejsze. Agnieszka nie mogła uwierzyć, że ich związek naprawdę dobiega końca. Wiedziała, że walka o mieszkanie była tylko pretekstem, a prawdziwe problemy leżały głębiej. Jednak teraz, kiedy Krzysztof postanowił odejść, poczuła, że wszystko, co obudowali, rozpada się na kawałki. Kiedy Krzysztof wyprowadził się z mieszkania, Agnieszka poczuła, jakby ktoś wyrwał jej serce. Mieszkanie, które do tej pory było miejscem pełnym wspomnień i bezpieczeństwa, teraz stało się dla niej puste i zimne. Każdy kąt, każde meble przypominały jej o tym, co straciła. Przez pierwsze dni po jego odejściu Agnieszka próbowała zająć się pracą, spotkaniami z przyjaciółmi, ale nic nie było w stanie zagłuszyć bólu, który czuła. Każda myśl o Krzysztofie przywoływała wspomnienia ich wspólnych chwil, a każde spojrzenie na mieszkanie przypominało jej o konflikcie, który zniszczył ich związek. Pewnego wieczoru, kiedy siedziała sama na kanapie, wpatrując się w puste ściany, Agnieszka zdała sobie sprawę, że straciła nie tylko Krzysztofa, ale także siebie. Jej życie, które do tej pory wydawało się poukładane, teraz było w ruinie. Postanowiła wtedy, że musi znaleźć sposób, aby się podnieść. Nie mogła dłużej tkwić w przeszłości. To mieszkanie, choć pełne wspomnień, musiało stać się jej nowym początkiem, a nie ciężarem. Kilka tygodni po wyprowadzce Krzysztofa, Agnieszka zaczęła odnajdywać spokój. Codzienne rytuały, takie jak poranna kawa na balkonie czy wieczorne czytanie książki, zaczęły wypełniać jej życie na nowo. Jednak samotność wciąż była obecna, a każda myśl o Krzysztofie sprawiała, że czuła pustkę. Pewnego dnia, kiedy wróciła z pracy, usłyszała dzwonek do drzwi. Otworzyła, a przed nią stał Krzysztof. Wyglądał na zmęczonego, ale jego oczy mówiły, że miał coś ważnego do powiedzenia. Agnieszka, możemy porozmawiać? Zapytał cicho. Agnieszka, choć zaskoczona, zaprosiła go do środka. O co chodzi, Krzysztof?
zapytała, siadając naprzeciwko niego w salonie. Myślałem o nas, zaczął, patrząc na nią uważnie. O tym, co poszło nie tak. I zdałem sobie sprawę, że może nie do końca zrozumiałem, jak ważne dla ciebie było to mieszkanie. Przepraszam, że nie potrafiłem tego zrozumieć wcześniej. Agnieszka spojrzała na niego z mieszanką ulgi i smutku. Krzysztof, to już chyba za późno. Wiele się między nami wydarzyło. Nie wiem, czy możemy to naprawić. Krzysztof spuścił wzrok, ale po chwili podniósł go z determinacją. Może możemy spróbować jeszcze raz. Zacząć od nowa, ale z większym zrozumieniem. Bez presji moich rodziców. Tylko my. Agnieszka milczała, walcząc z wewnętrznymi emocjami. Z jednej strony wciąż go kochała, ale z drugiej wiedziała, że ich relacja została zniszczona przez wiele błędów, które oboje popełnili. Agnieszka wiedziała, że Krzysztof wrócił z nadzieją na naprawienie tego, co zniszczyli. Jednak ona czuła, że coś w niej już się zmieniło. Po tygodniach samotności, rozmyślania i prób odnalezienia siebie, zrozumiała, że ich związek przestał istnieć już dawno temu. Krzysztof, kocham cię, zaczęła, patrząc na niego poważnie. Ale to już nie ma sensu. Nasze życie się zmieniło. Zbyt wiele rzeczy nas poróżniło, a ja nie wiem, czy potrafimy wrócić do tego, co było. Krzysztof patrzył na nią, jakby nie wierzył w jej słowa. Ale możemy spróbować, powiedział z desperacją w głosie. Proszę, Agnieszka. Dajmy sobie jeszcze jedną szansę. Agnieszka pokręciła głową, czując, że decyzja już została podjęta. To nie zadziała. Musimy pójść dalej, każdy z nas swoim życiem. Ty masz swoje plany, a ja muszę nauczyć się żyć sama. Krzysztof zrozumiał, że to koniec. Powoli wstał, patrząc na nią z żalem. Żałuję, że nie zrozumiałem tego wcześniej, powiedział cicho. Ale jeśli to twoja decyzja, uszanuję ją. Agnieszka odprowadziła go do drzwi, czując, że to ostatni raz, kiedy widzi Krzysztofa w swoim mieszkaniu. Kiedy drzwi zamknęły się za nim, usiadła na kanapie i poczuła mieszankę ulgi i smutku. Była sama, ale wiedziała, że w końcu znalazła spokój.